kuchnia została zaprojektowana dla rodziny z małym dzieckiem. Połączyliśmy tutaj ze sobą dwa style. Styl nowoczesny wraz ze stylem modern classic. Styl modern classic, czyli fronty frezowane, złote uchwyty i pozostałe złote dodatki. Natomiast styl nowoczesny mamy tutaj ujęty na przykład na frontach gładkich, prostych, połączonych matowych z połyskującymi. Na szczególną uwagę na pewno zasługują tutaj złote dodatki, na pewno blaty, które są dosyć nieszablonowe, ponieważ jest to kamień naturalny z dodatkiem, wtrąceniem dosłownie złotym. Są tutaj bardzo ciekawe rozwiązania, jeżeli chodzi o wyposażenie wewnętrzne kuchni. Mamy tutaj ukryte sporo systemów. Są to systemy, które pomagają nam funkcjonować w kuchni. Na przykład są to karga, które mamy bezpośrednio tuż przy płycie gazowej. Jest to cargo, system organizacji szafki narożnej typu Le Mans. Bardzo wygodne na przykład na przetrzymywanie garnków czy patelni w kuchni. Zawsze zastanawiamy się, gdzie znaleźć miejsce dla tych elementów, a tutaj naprawdę mamy w pełni wykorzystany cały narożnik. Mamy zastosowaną tutaj na przykład ociekarkę szufladową, tak żeby żadne naczynia nie stały nam na blacie. Możemy je po prostu schować wewnątrz szuflady. Mamy tutaj też ukryty system szuflad wewnętrznych. Jest to szuflada tuż pod płytą gazową. Wizualnie wygląda to, jakby za jednym frontem była ukryta jedna szuflada, a tak naprawdę wewnątrz mamy dwie. W wyposażeniu kuchni mamy sprzęt AGD marki Whirlpool. Mamy tutaj zmywarkę, płytę gazową, mamy również piekarnik oraz kuchenkę mikrofalową. Na szczególną uwagę również zasługuje oddzielenie chłodziarki od zamrażarki w dwie osobne szafy. Z jednej strony mamy chłodziarkę, po drugiej stronie piekarnika i kuchenki mikrofalowej mamy zamrażarkę, więc maksymalnie możemy wykorzystać miejsca.